Jak to dobrze, że pan wrócił. Pani Wiktoria jest kompletnie załamana. Gdzie jest wdowa pan Antonio? Mieszka w pokoju obok gabinetu pana Antonio. Teraz już chyba śpi. Jest razem z siostrą? Nie. Siostra je kolację ze wszystkimi. Nie mów nikomu, że przyjechałem. Chcę najpierw porozmawiać z tą kobietą. Tak, proszę pana. Która godzina? Będzie już chyba 9. Gdzie mój zegarek? Dobrze, dobrze. Zostaw go sobie. Schowałem go, żeby nikt panu nie ukradł. Kiedy wróci twój bratanek? Musi najpierw zatrzymać jakiś samochód, potem jechać aż do Igala. Auto może się po drodze zatrzymywać, zanim wróci z karetką. To może potrwać. Czy pan naprawdę spadł z samolotu? Leciałem samolotem i nic więcej nie pamiętam. To pewnie przez to uderzenie w głowę. Nie mogę zrozumieć, jak mógł ożenić się z kimś takim. Raquel jest bardzo piękna. Maura też jest piękna, poza tym elegancka, wykształcona i bogata. Czym zajmuje się twój ojciec? Miał posadę w firmie państwowej, ale zranił się ciężko w nogę w wypadku i od tamtej pory jest na rencie. Antonio chyba zwariował, że to zrobił. Krzycz. Antonio. Mój kochany. Antonio. Co się stało? Myśleliśmy wszyscy, że nie żyjesz. Później ci to wyjaśnię, kochana. Ale nie mogę w to uwierzyć. Mój kochany. Czy twoja rodzina już wie? Mój kochany. To było straszne. Rozumiem cię. I proszę cię, wybacz. Wszystko ci wyjaśnię, ale to było konieczne. Co było konieczne? Co? Uspokoiłaś się już? Tak. Ale dlaczego mnie oszukiwałeś? Dlaczego nie powiedziałeś, gdzie naprawdę mieszkasz i kim jesteś? Chcę, żebyś wiedziała, że cię kocham. Naprawdę kocham. Ja też cię kocham, ale niczego nie rozumiem. Gdzie masz szlafrok? Tam. Załóż go. A co? Dokąd idziemy? Gdzieś, gdzie będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Nie chcę, żeby nam przeszkodziła twoja siostra. Dlaczego? Dlatego, kochanie, że... Co się dzieje? Mam ci dużo do powiedzenia.
Dobrze, więc co się dzieje? Muszę z tobą porozmawiać bez świadków. Siadaj. Wiesz już, że mam brata? Przyszywanego brata. Pani Wiktoria mówiła mi, że ma syna z pierwszego małżeństwa, ale co to ma wspólnego z... Odkąd się znamy, to znaczy odkąd obaj byliśmy dziećmi, zawsze mnie prześladował, poniżał, szukał okazji, żeby pokazać innym, jaki ze mnie głupek. Odebrał mi miłość obojga rodziców. Dobrze, twojego ojca i pani Wiktorii, ale dlaczego? Nie wiem, może dlatego, że był nieszczęśliwy. Nieszczęśliwy. Pozwól, że wyjaśnię ci to do końca. Stary go kochał i zapisał mu w spadku cały majątek. Nie dostaliśmy z Kamilą ani grosza. Mieszkając tu, czułem się jak żebrak. A ostatnio Antonio w obrzydliwy sposób zrujnował pewnego człowieka. Ten poprzysiągł go zabić. Kilka razy już próbował i byłem pewien, że nie poprzestanie, dopóki tego nie dokona. O zemście wiedzieliśmy tylko on i ja. I wtedy przyszło mi do głowy... Co takiego? Raquel, Antonio Lombardo naprawdę nie żyje, a ja nazywam się Maximiliano Albeniz. Co? Musisz mi pomóc, Raquel. Musisz nadal udawać wdowę po prawdziwym Antonio, a za jakiś czas będziemy mogli się pobrać. Ty chyba oszalałeś. Nie. A Antonio prędzej czy później musiał umrzeć. Zbyt wiele osób go nienawidziło. Wszystko wtedy przeszłoby w ręce Kamili. Po to, żeby jej mąż idiota przepuścił całą fortunę w kilka lat. Kochanie, uspokój się. Oficjalnie jesteś wdową. Odczekamy jakiś czas i możemy się pobrać. Jak możesz, więc oszukiwałeś mnie przez cały czas. Kłamałeś. Zakpiłeś sobie ze mnie. Ty go zabiłeś. Nie, skąd? Poczekaj. Ty go zabiłeś. Przysięgam. Nie, nie wierzę. Zrozum mnie. Ten nieszczęśnik musiał umrzeć. Zbyt wiele osób pragnęło jego śmierci. Ktoś w końcu musiał to zrobić. Ja tylko to przewidziałem i wykorzystałem okoliczności. Wykorzystałeś też moje uczucia. Jak mogłeś mi to zrobić? Dlaczego? Bo cię kocham i chcę z tobą dzielić życie. Dobranoc, Wiktorio. Dobranoc. Dobranoc. Mieszkają niedaleko? Tak, mieszkają tutaj. Koło plaży mają oddzielny dom. Masz na imię Marta, prawda? Tak. Twoja siostra mówi, że chce wyjechać jutro rano. Niestety to jest niemożliwe. Pomóż mi ją przekonać, że musicie tu przez jakiś czas pozostać. Raquel jest teraz wdową po Antonio i musi odpowiednio się zachowywać. Był to człowiek powszechnie znany i szanowany. I nie będzie dobrze widziane, jeśli ona od razu opuści swój własny dom, bo przecież teraz to jej dom. Tak, proszę pani. W naszej rodzinie zawsze obowiązywały pewne zasady. Jeśli ona od razu wyjedzie, ludzie wezmą nas na język i gazety zaczną wypisywać jakieś bzdury. Tym bardziej, że małżeństwo Antonia było dla wszystkich kompletną niespodzianką. A poza tym, nie wątpię, że jesteście bardzo przyzwoitymi osobami, ale, no, jakby to powiedzieć, nie należycie do naszego kręgu. Chyba mnie rozumiesz. Rozumiesz, prawda? Tak, oczywiście. Tym bardziej musicie nadrabiać odpowiednim zachowaniem. Oprócz tego musimy wyjaśnić sprawy spadkowe. Antonio był właścicielem tego wszystkiego i twoja siostra jako jego żona staje się automatycznie właścicielką całego majątku. Nie dotykaj mnie. Przysięgam ci, to nie ja go zabiłem. Ale dlaczego mnie oszukałeś? Oszukałeś wszystkich. A skoro wiedziałeś, że ktoś chce go zabić, powinieneś go ostrzec, uprzedzić. To był wypadek. Bardzo na rękę.
A co by się stało, jeśli on by nie umarł? Ale nie żyje i wszyscy jesteśmy to w jakiś sposób zamieszani. Musimy sobie jakoś poradzić. Nie mam najmniejszego zamiaru. Pójdę do twojej matki i wszystko jej powiem. W takim razie pojedziesz razem z siostrą i ojcem do więzienia. Do więzienia? Tak. Przecież wszystko mogę przedstawić tak, jakby to był wasz plan. Jeszcze jednego wspólnika? Czy zna mnie któryś z twoich znajomych? Nie. Bardzo na to uważałeś. Ale masz w Guadalajarze mieszkanie. Wynajmuję je nie na swoje nazwisko, a właściciel domu mnie nie widział. A urzędnik, który dawał nam ślub, dobrze mu zapłaciłem. Nie brakuje mi pieniędzy. Powiem, że nigdy wcześniej was nie widziałem, a jeśli katastrofa samolotu okaże się być tylko czystym przypadkiem, nikt nie będzie wątpił, że brałyście w tym udział w nadziei na zdobycie naszych pieniędzy. Nasze słowo przeciwko twojemu. Ty i twoja siostra niewiele znaczycie, a twój ojciec kupuje kradzione rzeczy i sprzedaje je w sklepie kolegi. Na to także mam dowody. Skoro sobie tego życzysz, mogę zaraz iść sam do matki i powiedzieć jej, że podpis Antonia na akcie ślubu jest fałszywy. Zgłosimy wszystko na policję i jak myślisz, komu uwierzą? Tobie czy mnie? Kocham cię i nie chcę cię skrzywdzić. Nawet mi o tym nie wspominaj. Dlaczego wybrałeś właśnie mnie? Czemu nie znalazłeś sobie innej? Bo cię kocham. Antonio nie żyje. Odziedziczyłaś pieniądze, Raquel, o jakich ci się nawet nie śniło, rozumiesz? Będziesz bogata i podziwiana, a ja będę u twojego boku. Nie! Nie możesz mi tego zrobić. Nie mamy innego wyjścia. Ty, słuchaj. Ej! Nie śpi. Jak się nazywasz? No jak się nazywasz? Tak szybko pan zapomniał? Ciucio. Jak daleko stąd do szosy? O, będzie ze 3 kilometry. Nie mogę tak czekać. Muszę szybko zgłosić się do lekarza. Idź na drogę i zatrzymaj jakiś samochód. Możesz dać kierowcy mój zegarek. Nie. Dam ci inny albo od razu dam ci pieniądze. Zaraz. Nie rozumiem. Jakie pieniądze? Niedługo przyjedzie mój bratanek. No cóż. Jeśli dostanę się do szpitala, będę mógł zadzwonić do mojej rodziny w Acapulco. Oni przyślą mi pieniądze. Ile ci trzeba? Gdzie byłaś? Myślałam, że jesteś w łazience. Musisz wziąć się w garść i w końcu uspokoić. Pani Wiktoria powiedziała, że będziesz właścicielką tego domu, firmy budowlanej i całego majątku.
Będziesz miała miliony, Raquel. Nie podoba ci się to? Rozumiem, że źle się czujesz, ale... Ale, Marta... Antonio żyje. To znaczy, ja nie ożeniłam się z Antonio, tylko... Tylko z synem pani Wiktorii, z Massimiliano. Oszukano mnie, Marto. Zakpiono ze mnie i z mojej miłości. Wróciłeś tak? Nie wiem, jak to przeżyję. Biedny Antonio, taki młody i taki dobry. Powiedz mi, czy przyjechała ta dziewczyna? Jakie wywarła na tobie wrażenie? To dobra dziewczyna i bardzo przeżyła śmierć Antonio. Ale jest dość prosta. A Kamila musiała pożyczać jej czarne ubranie. Jej siostrze. Biedactwo. Wyglądała jak półtora nieszczęścia. Wszystkim oczywiście mówimy, że wcześniej ją znaliśmy. I co, zgodziła się na wszystko? Oczywiście. Sprawdziłem w urzędzie. Małżeństwo jest jak najbardziej legalne. Poza tym dowiedziałem się, gdzie mieszka i odwiedziłem jej ojca. Na komodzie stoi zdjęcie ślubne Antonia i jej. Nie wiem, co robić, Marto. Antonio, to znaczy Maximiliano, to oszust. Nie wiem, jak mógł zrobić coś takiego. Nie chcę i nie mogę się na to zgodzić. Chcesz iść do więzienia razem ze mną i z tatą? Jestem pewna, że coś się da zrobić. Niby co na Boga? Zdajesz sobie sprawę z tego, kim oni są? Mają ogromne pieniądze, wpływy, władzę. My jesteśmy nikim. Nie mamy pieniędzy nawet na adwokata. Przecież to obrzydliwe oszustwo. Jeszcze obrzydliwsze jest więzienie. Przecież mogą nas oskarżyć o morderstwo tego człowieka. Zrozum to, Raquel. Wiem, że to nie bardzo uczciwe, ale przecież to nie twoja wina. Wplątano cię w to przez przypadek. A poza tym będziesz miała miliony, o których ci się nawet nie śniło. Więc nie bądź głupia. Jeśli się zgodzimy, popełnimy przestępstwo. Pani Wiktoria nas wysłucha. To dobra kobieta. Jeśli spróbujesz zwalić wszystko na jej syna, przestanę być dla ciebie taka dobra. Nie chcę iść do więzienia, już na pewno nie z twojej winy. Nic na to nie poradzisz. Jeśli zaczniesz coś mówić, powiem, że zwariowałaś i że nigdy nie widziałam na oczy tego Maximiliana. Ja nie chcę iść do więzienia. A to ty ożeniłaś się z Antonio, czy tam jak mu? Ani tato, ani ja nie jesteśmy temu winni. I co? I nic. Machałem na wiele samochodów, ale nikt nie chciał się zatrzymać. Może to ten mój wygląd? I co teraz? Zatrzymała się tylko jedna ciężarówka, ale kierowcy nie chciało się tutaj jechać. Proponowałeś mu zegarek? Nie. Źle mu z oczu patrzyło. Bałem się, że da mi w łeb, zabierze zegarek i pojedzie. A co ci do tego? Przecież to nie twój zegarek. A ja i tak ci zapłacę. Powiedział mi, że jeśli spotka jakiś policyjny radiowóz, to im powie, żeby tu przyjechali. Pomóż mi wstać. A to po co? Bo tak mi się podoba. Dobrze, dobrze. Ostrożnie. Musisz mnie zaprowadzić na szosę. Zresztą za daleko, nie da pan rady. Nie bój się.
Może już wrócił Felipe. Proszę chwilę poczekać.